No i zaczęliśmy uciekać. Nie życzę najgorszemu wrogowi tego. To jest relaks, o. To można zfilmować. Mokre! Wszystko tam mokre! Twój problem, nasza sprawa. Maciej Parysek, zapraszam. W pierwszym materiale przedstawimy dwie historie. Każda z nich jest inna, ale obie mają wspólny mianownik – problemy mieszkaniowe. W rolach głównych Mirosława Chleboś z ulicy Kościuszki 18, która domaga się zamiany większego mieszkania na mniejsze piętro wyżej, oraz Mirosław Smolarek z ulicy Profesora Kaliny. Mężczyzna zarzuca Miejskiej Komisji do Spraw Mieszkaniowych w Ostrowie, że ta nie rozumie jego potrzeb i nie chce przydzielić mu lokum komunalnego. Mężczyzna mieszka z siostrą, co zdaniem urzędu eliminuje go z możliwości skutecznego ubiegania się o własne cztery kąty. Jakbym ja nie zapłaciła jeden miesiąc, no to już bym do mnie sądem straszył. Pani zgłosiła oficjalnie chęć zamiany, z tym, że wskazała lokal konkretny, nie na takich zasadach się zamienia. Za 5 lat to ja mogę mieć tyłek, jak to się mówi, zimny. Puste mieszkanie, płacisz, nie płacisz, no to wypad. Mirosława Chleboś od 40 lat mieszka w kamienicy przy ulicy Kościuszki 18. Kobieta od 3 lat stara się o zamianę swojego dwupokojowego mieszkania na mniejsze, które znajduje się w tej samej kamienicy, jednak klatkę obok. Pani zależy na tym, żeby płacić mniejszy rachunek za ogrzewanie. Tak, no ale w ogóle metraż mniejszy, no na co my, z kim tego, bo ja tu będę? No ja tu 10 lat sama siedzę. No to i tego, no to co? No na co mi te metry? Kobieta o pomoc prosiła Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ale i Urząd Miasta, jak mówi, bez skutku. Odpowiedź dostałam 29 teraz tutaj stycznia. Wydział Administracji Przestrzennej, Referat Gospodarstwa Mieniem Komunalnym odpowiedzi na pani pismo. My informujemy, że propozycja zamiany lokalu zostanie rozważona po zwolnieniu lokalu przy Kościuszki 18-2 przez obecnego lokatora. No to jakby on będzie chciał za 5 lat się tego cofnąć i tak dalej, no to dopiero będzie rosło tego. Za 5 lat to ja mogę mieć tyłek, jak to się mówi, zimny. W pierwszym roku było, a później już coraz krócej, a teraz to już w ogóle nie wiadomo. A jeszcze niech skrzynkę jego spiszą, bo w tej skrzynce to pełno od listu. No bo nie, jak się prezydium interesuje tym wszystkim, nie mieszkaniem, tu koło pana zaraz naprzeciwko mieszka też jeden, no. 17 lat nie płaci ani grosza, bo powiedział tak. A za jaki raz on mu płaci, to MZG-mu mieszkało płaci, jak jemu pan prezydent to mieszkanie. Mieszkanie, o które stara się Mirosława Chleboś, od śmierci ostatniej lokatorki, czyli od 7 lat, stoi puste. Lokum jest jednak zadłużone. Na kilka tygodni przed śmiercią zameldował się tam wnuk kobiety. To powoduje konieczność przeprowadzenia długotrwałego procesu sądowego, a ten ciągnąć się może nawet latami. No ja to trochę z rok czasu, tak półtora to tak przychodził, nie? No ale zaś już wiecie pan, ani światła nie płacił, ani gazu nie płacił, nic nie płacił i upomnienia całe kastelki były. To jest za ten okres, to 40 tysięcy się zbierało, od momentu kiedy on się zameldował, do momentu aż się wyprowadził. Kamienica, w której mieszka Mirosława Chleboś, sąsiaduje z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Jego prezes Ryszard Wiśniewski nie pozostawia złudzeń. Kobieta nie ma szans na mieszkanie, które sama wskazała. Nie na takich zasadach się zamienia, tylko zapisuje się na listę zamian i MZG pośredniczy w zamianach i mieszkańcy sami sobie szukają innych mieszkańców, którzy chcą się z nimi zamienić. I takie są podstawowe zasady zamian w spółce. Troszeczkę ta zamiana dziwi mnie, że jeszcze jest aktualna, ponieważ pani wystąpiła w miesiącu lutym, żeby dokonać zmian u niej w mieszkaniu, w sensie remontu stolarki drzwiowej i okiennej, i uzyskała odpowiedź, że takie prace będą w tym roku wykonane. Pismo wyszło w lutym, natomiast pismo odnośnie zamian też spółka zajęła oficjalne stanowisko, pani otrzymała w październiku. Dlaczego to mieszkanie od kilku lat stoi puste i dlaczego nie moglibyście w jakiś sposób zagospodarować tego lokum?
Jest wiele mieszkań, które są pustostanami, natomiast toczy się postępowanie zgodne z prawem w przypadku niewyrażenia zgody na zamieszkiwanie przez osoby nieuprawnione i przy braku chęci dobrowolnego opuszczenia mieszkania. Zgodnie z prawem procedury toczą się eksmisyjne. A to już ulica profesora Kaliny w Ostrowie. W tej kamienicy z 1911 roku mieszka, a przynajmniej powinien mieszkać, Mirosław Smolarek. Dlaczego powinien? O tym za chwilę. Nadzór budowlany był. Mieszkanie się nie nadaje do zasiedlenia, także dziwię się w ogóle, że nikt tego pod uwagę nie wziął. Ja tylko przeproszę, bo coś chcę pokazać. Co rok otrzymuję pismo z Urzędu Miasta i po prostu z uwagi na przekroczenie kryterium mieszkaniowego opierają się, komisja się opiera na tym, że po prostu mi się nie należy, z tym, że ja tutaj tak samo nie przebywam. W mieszkaniu nie ma wody. Pan Mirosław sam musi ją przynosić w plastikowych baniakach. Dodatkowo toaleta znajduje się piętro niżej, na korytarzu. Jest sufit zerwany, co grozi naprawdę niebezpieczeństwem. Ja tutaj miałem opisane przez nadzór inspekcję budowlaną. I to zagraża niebezpiecznie, no bo to może w każdej chwili runąć, ale nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Z uwagi na fatalne warunki, w tym zapadający się sufit, Mirosław Smolarek zdecydował wziąć los w swoje ręce i rozpoczął starania o mieszkanie komunalne lub socjalne. Ja jestem tak samo schorowaną osobą, bo i po zawale serca jestem. Leczę się kardiologicznie, neurologicznie, na unaczyniowca. Nikt pod uwagę stanu mojego zdrowia też nie bierze. Gdybym miał możliwość otrzymania mieszkania, nie ubiegłbym się, głowę sobie nie zawracał i komu przede wszystkim. W czasie starania o mieszkanie Mirosław Smolarek, korzystając z gościnności swojej siostry, wyprowadził się do niej. Także z tego powodu komisja mieszkaniowa działająca przy Urzędzie Miasta wniosek odrzuciła. Będąc na wizji, siostra pokazała pokój, w którym Smolarek pan mieszka. To jest duży pokój, dobry narożnik do spania, dostęp do kuchni i do łazienki. Średnio, jak przeliczyliśmy powierzchnię mieszkania, które zajmuje siostra i ewentualnie pan Smolarek, to wychodzi, że ponad 18 metrów jest na osobę. A żeby starać się o mieszkanie od miasta, to zgodnie z uchwałą nie więcej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni pokoi na osobę. Czyli tak naprawdę pan Smolarek musiałby zamieszkać pod mostem? Nie, miasto ma schronisko dla osób bezdomnych. Wtedy miałby większe szanse, żeby znaleźć się na liście oczekujących. Ubiegając się o mieszkanie z Urzędu Miasta, praktycznie to już jest piąty rok, po prostu w tamtym roku rozmawiałem, bo byłem zapisany obecnie z panią prezydent miasta, panią Klimek. Była pani naczelnik przy tej rozmowie i pan z komisji mieszkaniowej. Po prostu wprowadzono mnie w kolejny błąd, bo obiecywał mi pan z komisji mieszkaniowej, że na pewno dostanę na te warunki obecnie, co tutaj są. Nie, ja takiego czegoś nie powiedziałem na pewno. Ja byłem w zeszłego roku, o ile sobie przypominam, pan Smolarek mieszkał na profesora Kaliny, numeru teraz nie pamiętam, stary opuszczony dom. Dwa razy żeśmy byli na wizji, jego nie było, na trzeci raz, bo trudno, żeby informować, kiedy przyjedzie komisja. Przyjeżdża, no i za trzecim razem żeśmy poprosili, że jesteśmy pod domem pana Smolarka. Pan Smolarek oczywiście przyjechał taksówką. Mieszka pan tu? Mieszkam. No, proszę otworzyć lodówkę. W lodówce nic nie było. Piec wyczyszczony, była drzysta pogoda. Mnie się wydaje, że jeżeli by palił, to jakieś resztki by pozostały. I dlatego pana Smolarka żeśmy nie zakwalifikowali, bo ja byłem wówczas przekonany na pewno, że on tam nie mieszka. Wszystkie dokumenty, jakie składają ubiegające się o mieszkanie, urzędnicy skrupulatnie sprawdzają, a członkowie komisji kilkukrotnie osobiście weryfikują tezy i oświadczenia zawarte w pismach. Tak też było w tej sprawie. Są składane fałszywe oświadczenia. Zarówno siostra pana Smolarka składa fałszywe oświadczenia i pan Smolarek również fałszywe oświadczenia. Opiszę tę sytuację tak dokładnie, że w końcu się ktoś może obudzi i pomoże w tej sprawie. Obydwa przypadki pozostają zatem nierozwiązane. Wnioski wyciągnijcie państwo sami.
Remigiusz Komorowski jest uczniem pierwszej klasy liceum w Ostrowskim 4 LO. Chłopak od urodzenia przykuty jest do wózka inwalidzkiego, mimo tego nigdy nie narzekał na swój los. Można powiedzieć, że bierze go w swoje ręce. Na co dzień gra w koszykówkę, jeździ na wycieczki szkolne i z wielką radością namawia wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Tylko nam pokazał, jak wygląda jego normalny dzień i jak radzi sobie w drodze do szkoły. Bardzo ciepło o chłopaku wypowiadają się jego koledzy i koleżanki, a także nauczyciele. Zapraszam na reportaż pod tytułem Remik. Te osoby potrafią docenić to, co mają, wbrew pozorom. Zawsze się śmiejemy z tego, że Remik, chodź tu do nas na przykład i się już śmiejemy, że Remek, dobra, to Remek ciśnij i on jedzie po prostu, nie? Ma właśnie ogromny dystans do siebie. Na pewno nie ma żadnej bariery między nami. Pokaż przyspiesz, kawałek. Osoby potrafią docenić to, co mają. Potrafią docenić każdą chwilę, każdy dzień. A my, zdrowi ludzie, nie zawsze potrafimy to robić. I dlatego takie osoby wydaje mi się, że potrzebne są w takim towarzystwie zdrowych ludzi, po to, żebyśmy my, zdrowi ludzie, potrafili docenić to, co mamy. Według mnie naprawdę Remik jest świetnym kolegą, on zawsze pała takim optymizmem, można by powiedzieć. Zawsze jest taki ucieszony, uśmiechnięty. No i ja to w nim naprawdę cenię. On jeździ na wózku, ale on ma taką moc w sobie po prostu, że ja na pewno nie wiem, jak bym się znalazł w takiej sytuacji, co by to było, ale ja tego człowieka na pewno podziwiam. Ogólnie zawsze się śmiejemy z tego, że Remik, chodź tu do nas na przykład i się już śmiejemy, że Remek, dobra, to Remek ciśnij i on jedzie po prostu, nie? Ale to on oczywiście, on też się z tego śmieje, to nie ma tutaj żadnej, nie wiem, blokady może między nami, nie? Jesteśmy naprawdę kolegami i to naprawdę nasza współpraca świetnie idzie. Jak byliśmy na wycieczce w Dreźnie, to było w grudniu ubiegłego roku, gdzie tam Remek z nami właśnie też chodził po jarmarku, naprawdę jedliśmy i piliśmy dużo fajnych rzeczy i naprawdę było super. Wieloga nie pokazała. Ambicji. Tak, bo nie mam odmawień dlatego. Po prostu to jest coś innego, ponieważ nie możemy wszystkiego razem wykonywać i to jest duże utrudnienie, ale zawsze staramy się jakoś to inaczej wykombinować, żeby mógł z nami spędzać ten czas i po prostu trzeba się tego nauczyć i też mieć dużo pomysłów, żeby uwzględnić też jego w tym. Remek jest o tyle specyficznym człowiekiem, że on potrafi znaleźć radość w każdej najmniejszej rzeczy i ma właśnie ogromny dystans do siebie i jest bardzo fajnym człowiekiem, ponieważ zawsze można do niego podejść, pogadać, albo on sam też podjedzie i pogada. Do widzenia. Cześć. Siema chłopaki, zagramy razem? Przed chwilą jeden z twoich kolegów do góry powiedział mi, że jak byliście na wycieczce w Dreźnie, to jedliście i piliście fajne rzeczy. Co miał na myśli? Tak.
No, miał na myśli niemieckie grzane wino i różne te smakołyki niemieckie, które tam były na jarmarku bożonarodzeniowym sprzedawane. Nieważne, jakie są problemy, czy wózek, czy coś innego, ważne, że się żyje i z uśmiechem trzeba podchodzić do tego, a nie smucić się, bo nie ma po co po prostu. Ja od małego jestem wesołym chłopakiem i zawsze ze wszystkiego zadowolony. Ja po prostu sam sobie tą tezę wymyśliłem, bo tak po prostu jest. Podrywasz dziewczyny tutaj na korytarzu czasami, na przerwie? Zdarza się. I to dosyć często. Z jakim skutkiem? No skutkiem dobrym. Z dobrym skutkiem. A może i lepszym nawet będzie w przyszłości? Tak. No, w szkole nauka mi idzie dobrze. Nie narzekam. Nauczyciele są bardzo fajni. Mili, sympatyczni i... No i wiara ogólnie szkolna to samo. Jak widzisz swoją przyszłość? Jak widzisz swój zawód, który będziesz w przyszłości wykonywał? Bo ja wiem z autopsji, że w pierwszej klasie liceum nie myśli się o tym, co będzie w przyszłości. A ty jak w ogóle widzisz swoją przyszłość jako człowieka? Jako człowieka, no ja mam różne fantazje. Chciałem być piłkarzem, no ale no nie wyjdzie nic z tego. Jestem koszykarzem. No ale co, jak chodzi o pracę, no to jeszcze nie myślałem nad tym, no bo no nie ma takich możliwości. To są możliwości, ale no ja jeszcze nie wiem, co chcę w przyszłości robić po prostu. Tam bardziej przy sklepie są wyboje na tej kostce, ale to tam sobie też daje radę. A jak idziesz ze znajomymi, to każą ci zwolnić? Oj tak! I to dosyć sporo. Pokaż, przyśpiesz kawałek. I tu się zaczyna ten najgorszy moment. No. Ale dajesz radę. Daję radę. Czternasta 15 autobus. Z kierowcami jak jest? Z autobusu? No. No, zależy. Zależy z czym? Z pomocą. Z pomocą, no to zależy od kierowcy, jaki jest. Bo czasami taki się znajdzie wredny, że nawet nie chce mu się wyjść. Nie wyjdzie. To co, Remik? No to graba. Remik na co dzień uczy się w klasie o profilu telewizyjnym. Być może kiedyś zobaczymy go w tym studio.
A na koniec powrócimy do wydarzeń z 9 lutego tego roku, kiedy to w centrum Odolanowa na poddaszu kamienicy znajdującej się na rogu Placu Kościuszki i ulicy Wiosny Ludów wybuchł pożar, który pozbawił dachu nad głową 11 rodzin. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty materialne oszacowane zostały na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Woda użyta do gaszenia pożaru zalała mieszkania do samego parteru. Dzień po pożarze ruszyła zbiórka pieniędzy na pomoc poszkodowanym, którzy na czas remontu przenieśli się do hotelu i rodzin. Urząd, który zajął się zbiórką, wciąż prosi o kolejne wpłaty. Swoją pomoc zadeklarowały też okoliczne samorządy. Ludzie po prostu, w cudzysłowie powiem, uciekali w skarpetkę. Ogień przede wszystkim rozwijał się na poddaszu, to również dla strażaków stanowiło bardzo duże utrudnienie. No straszne to jest, ja tam coraz gorzej się czuję. Ogień pojawił się przed południem. Większość mieszkańców kamienicy już nie spało. Prawdopodobnie to uratowało im życie. Pani w momencie pożaru była w domu? Tak, tak, byłam w domu. Wybiegłam tylko tam w takich bucikach, co były pod ręką i kurtka i torebka, nic więcej. Nie zdążyłam zabrać ze sobą, nie? No. Straszne, to jest, nie życzę nikomu takiego czegoś przeżyć. Gdzie pani teraz mieszka? No teraz mieszkam u znajomych różnie, nie? Kątem u znajomych. Kto pierwszy zauważył ogień, podobno jak ja słyszałem od innej osoby, kominiarz, który przejeżdżał przypadkowo, kominiarz z garek. I on to pierwszy tam podobno nawet w pierwszym, nie wiem czy skąd miał gaśnicę, czy z samochodu, wszedł tam i próbował gasić, no ale ile gaśnicą taką małą, no ale to już nie można było taką małą gaśnicą nic zrobić. W akcji gaśniczej brało udział 14 jednostek Straży Pożarnej, w tym jedna z Poznania. Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji służb ratunkowych żywioł został opanowany, a ogień nie zajął sąsiednich obiektów. W pierwszej fazie, gdy pierwsze jednostki przybyły na miejsce zdarzenia, podjęliśmy tutaj kwestię rozpoznania co do ilości osób poszkodowanych. Przez strażaków zostały ewakuowane 3 osoby, no i prowadziliśmy działania tutaj gaśnicze w stosunku do zaistniałego pożaru. Lokatorzy kamienicy natychmiast otrzymali niezbędną pomoc, m.in. z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Część osób umieściliśmy w restauracji Nadbaryczna i zapłaciliśmy za ich pobyt. To był pobyt około 7-8 dni. Potem te osoby mogły wrócić albo do swoich mieszkań już, albo do rodziny. No i to też natychmiastowa właściwie pomoc finansowa w postaci takiej zasiłku celowego, losowego w kwocie 6 tysięcy. Odbyło się spotkanie takie w urzędzie gminy, gdzie mieszkańcy zadeklarowali zbiórkę z tych pieniędzy, złożenie się na remont dachu. Przyczyną powstania ognia było zapalenie się drewnianych elementów stropu obok komina. Źródło ognia znajdowało się u szczytu kamienicy. Płomienie rozprzestrzeniały się w środku, a blaszane pokrycie dachu utrudniało skuteczną pracę strażakom. Na strychach ludzie nie magazynowali wersalek, jakichś pów, typowo takich rzeczy łatwopalnych. Na pewno ten ogień by nie powstał, tylko po prostu było dużo magazynowanych wersalek starych, foteli, no i wiadomo, szwamki, wszystko łatwopalne. Ogień poszedł tak dynamicznie, że tym bardziej dach jest konstrukcją położoną z blachy. Jakby położona była z dachówki, dachówka by popękała i główny ogień by wyszedł po prostu górą. Mimo że właścicielem obiektu nie jest miasto, to właśnie urząd włączył się w czynną pomoc poszkodowanym. Uruchomione zostało specjalne konto bankowe, gdzie na początku kwietnia widniała kwota ponad 33 tysięcy złotych. Wiem, że w ubiegłym tygodniu 3 rady gmin podjęły uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na ten cel dla mieszkańców tej zniszczonej kamienicy. Jest to gmina Przygodzice, gmina Ostrów Wielkopolski i miasto Ostrów Wielkopolski. Także fundusz na ten cel też się zwiększy o te kwoty. Wiem też, że miasto Nowe Skalmierzyce, gmina i miasto Nowe Skalmierzyce też będą podejmować taką uchwałę. Także tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni tym osobom, że
no wspierają tą bardzo trudną inicjatywę, bardzo trudną inwestycję. 11 rodzin zostało poszkodowanych i tutaj cenna jest każda złotówka. Nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pochłonie odbudowa kamienicy. Może być to kwota nawet 150 tysięcy złotych. Największy koszt to remont dachu. Do naprawy został jeszcze strop budynku, czyli ten strop został usunięta taka pulpa, która była cementowo-wapienna i wymienione zostały belki, które zostały nadpalone lub które uległy już zniszczeniu czasowi. W tej chwili, aby strop odtworzyć, to należy, te belki muszą wysknąć, zaimpregnować je, ocieplić watą i na to położyć deski. I kolejną rzeczą to jest strop i sufity deskowe. I na trzcinie, czyli uległy one odkształceniu i muszą być założone regipsy od środka w tych mieszkaniach i te regipsy zostaną założone. Jeżeli to wszystko będzie zrobione, wtedy mieszkańcy będą mogli przystąpić do odnowienia swoich mieszkań. Czyli to było bardzo dużo pracochłonne, żeby to wszystko wykonać, nie? Możemy jeszcze tam wejść, bo tam cała klatka się też spaliła, sody się spaliły tam. Też muszą być sody nowe zrobione. Także zniszczenia to były ogromne. Po pierwsze, że to się spaliło, a po drugie wszystko zostało zalane, nie? Ale przeciekło do parteru. Woda, którą strażacy gasili pożar, zalała większość mieszkań aż do samego parteru. Wszystkie pomieszczenia nadają się do generalnego remontu. Będą je musieli przeprowadzić za własne pieniądze ich lokatorzy. No wiadomo, jak to jest. To nie jest się w domu, nie? No, a kiedy będę mieszkać tu, to nie wiem, jak finanse pozwolą, no. Tu gmina pomaga tyle, że te sufity zrobią, nie? Prawdopodobnie, bo już tu zaczęli. No, też się starają, no, ale to jest duży nakład finansowy. Nie? No, straszne to jest. Ja tam coraz gorzej się czuję. Urząd wciąż apeluje o pomoc. Numer konta bankowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta. To był program Twój Problem, Nasza Sprawa. Tradycyjnie u dołu ekranu podajemy kontakty do naszej redakcji. Jeżeli macie Państwo ciekawe tematy, sprawy, którymi powinniśmy się zająć, prosimy dzwonić lub pisać. Do zobaczenia.